takiej sytuacji w twoja twarz brzmi znajomo jeszcze nie było. Wyniki 8 odcinka 11. Edycji show zaskoczyły nie tylko widzów, ale nawet samych jurorów. Ale od początku. Jako pierwszy w roli George'a Harrisona na scenie pojawił się Staszek Karpiel-Błecka. Zaśpiewał piosenkę Got a Migraine, My Mind Set on You. Najlepszym fragmentem tego występu był ku mojemu zaskoczeniu fragment taneczny. To był taki moment, który nas tu wszystkich podniósł z krzesła i też jestem zachwycony tym, że wplotłeś elementy góralskie, mówił ze śmiechem Kacper Kuszewski. Marta Wiejak wylosowała utwór Memory śpiewany przez Barbra Streisand w musicalu Koty. Dla mnie to było wszystko bardzo pięknie i precyzyjnie wykonane, podsumowała występ Kasia Skrzynecka. Iga Kraft przeistoczyła się w Whitney Houston w hicie How Will You Know. Iga, serce mi rośnie ze szczęścia jak na ciebie patrzę, bo byłaś absolutnie wiarygodna. W twoim wieku ludzie na świecie robią karierę, stają się gwiazdami, czego ci z całego serca życzę, komplementował aktorkę Paweł Królikowski. Ela Romanowska zamieniła się w Shanę Kingstoner w utworze Beautiful Girl. Masz niebywały dystans do siebie. Dzięki temu masz elastyczność i odwagę, żeby się wcielić w cokolwiek i kogokolwiek, mówiła Małgorzata Walewska. Katarzyna Dąbrowska stała się Agnieszką Chylińską i wykonała Królową Łez. Bardzo ci gratuluję, że dzisiaj poszłaś na całość. Bo po prostu to było szalone, stwierdziła Kasia Skrzynecka. Antek Smykiewicz wcielił się w Ushera i wykonał piosenkę Without You. No po prostu Antek, jaki wokal, po prostu pięknie, pięknie, zachwyciła się Małgorzata Walewska, która oklaskiwała występ na stojąco. Kamil Pawelski przeistoczył się w Janusza Panasowicza w Zamkach na Piasku. Z podziwem, z szacunkiem i z przyjemnością patrzyłem na twoje dokonania, drogi Lady Punk, mówił Paweł Królikowski. Kazik Mazur jako Paweł Kukajs wykonał Całuj Mnie. Jesteś takie aktorzysko, że nam tu nie starcza skał ocen, chwaliła Kazika Kasia Skrzynecka. Pamiętasz, jak ci mówiłam, że czekam na taką rolę? No to właśnie na tę czekałam i doczekałam się. Po prostu jesteś wspaniały, dodała Małgorzata Walewska. Twoja twarz brzmi znajomo, wyniki 8. Odcinka Kasia Skrzynecka, Małgorzata Walewska oraz Kacper Kuszewski przyznali najwyższe noty Kazikowi Mazurowi, a Paweł Królikowski Katarzynie Dąbrowskiej. Pierwsze trzy miejsca zajmowali Kazik, Katarzyna Dąbrowska i Iga Kraft. To, co nastąpiło później, to wydarzenie bez precedensu w historii programu. Ostatni w tabeli był Staszek Karpiel-Błecka, jednak głosami uczestników to właśnie on wygrał program. Porozmawiamy sobie w kanciapie, mówił wzruszony Staszek, odbierając czek na 10 tysięcy złotych. Swoją nagrodę przekazał hospicjum dla dzieci Alma Szpie i z Krakowa. Twoja twarz brzmi znajomo, kto kogo wylosował na 9. Odcinek. A w kolejnym odcinku, Marta Wiejak, Mick Jagger, The Rolling Stones, Antek Smykiewicz, James Bay, Ela Romanowska, Kelly Osbourne, Kamil Pawelski, Jimmy Helms, London Beat, Iga Kraft, Bruno Mars, Katarzyna Dąbrowska, Amy Winehouse, Kazik Mazur, Karin Stanek, Staszek Karpiel-Błecka, Andrzej Zieliński, Skaldowie. Zobacz najlepsze zdjęcia z 8 odcinka Twoja twarz brzmi znajomo w naszej galerii. Sprawdź też, Staszek Karpiel-Błecka, kim jest? Żona, dziecko, ślub,
Wzrost, Instagram.